Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście jeszcze, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał oraz dotrzymasz Panu swoich ślubów. A ja wam mówię, by w ogóle nie przysięgać ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto, z zepsucia jest. Z zepsucia można też przetłumaczyć od złego, od szatana. Tak, dzisiaj Pan Jezus po raz kolejny mówi o tym, jak ważne są nasze słowa. Jak ważne jest to, co mówimy. Tylko, że teraz mówi nie o tym, że słowa mogą ranić, kogoś krzywdzić, ale o tym, że często słowa, które wypowiadamy, nie są po prostu prawdą, że kłamiemy, po prostu nie jesteśmy szczerzy, nie jesteśmy autentyczni. I to prowadzi do takiej sytuacji, że ludzie przestają nam wierzyć, przestają wierzyć naszym słowom. I teraz, jeżeli ktoś nam nie wierzy, no bo nieraz skłamaliśmy, nieraz powiedzieliśmy coś, co było nieszczere, to potem ten ktoś, kiedy chcemy coś powiedzieć szczerze, zgodnie z prawdą, to ten ktoś mówi, no ale ja ci nie wierzę. I wtedy pojawia się właśnie ten pomysł, żeby przysięgać. To w takim razie ja ci teraz przysięgam, że to, co teraz mówię, jest prawdą. Przysięgam na, no właśnie, na niebo, na ziemię, na Jerozolimę, na swoją głowę. Właśnie. Tak, nie? Na przykład właśnie, jeśli mówię nieprawdę, to możesz mi rękę uciąć. Nie? Albo nawet możesz mnie zamordować. Nie? Tak. I to jest fatalne. Nie? To jest fatalne, kiedy my do siebie mówimy w taki sposób, że w pewnym momencie już jeden drugiemu nie ufa. No i potem musi robić jakieś fikołki, że tak powiem, nie? Żeby ludzie zaufali. I do tego odnoszą się te słowa, niech mowa będzie wasza tak, tak, nie, nie. Bardzo często się spotykam, pewnie jest to znane nam wszystkim, spotykam się z tym, że te słowa są rozumiane w taki sposób, że trzeba być radykalnym. Że jeżeli Pan Jezus coś powiedział, że nie wolno, to nie wolno i to w żadnym wypadku, pod żadnym pozorem, w żadnej sytuacji. Czyli, że te słowa często są rozumiane w taki sposób, jakby Pan Jezus powiedział, bądźcie radykalni, tacy, no właśnie, jednoznaczni, ale aż do pewnego fanatyzmu, bym powiedział, nie? Czyli żadnych wyjątków, żadnych odstępstw od reguły. Tak, no, gdyby czegoś takiego Pan Jezus nauczał, no to trochę nie tak byłoby z tym szabatem, jego przestrzeganiem szabatu. No bo Pan Jezus przecież nie anulował szabatu, nie mówił, że szabat i przepisy związane z tym, jak przeżywać szabat, są już nieaktualne, a jednak na przykład uzdrawiał w szabat. Czyli mówił, okej,
Nie należy chodzić leczyć, nie należy się zajmować leczeniem w szabat, ale jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, w tej chwili mogę mu pomóc, no to dlaczego mu nie pomóc w szabat? Albo jeżeli ktoś jest bardzo głodny, to no niech sobie te wyłuska te ziarna z tych kłosów. Tak, nie? Czyli Pan Jezus dopuszczał, nie? Jakieś różnego rodzaju wyjątki od reguł, zasad, które uznawał, których uczył. Więc Pan Jezus nie jest kimś, kto jest taki właśnie nieprzejednany, radykalny, że jak powiedziałem tak, to ma być tak. Nie dyskutuj, powiedzmy, nie dyskutuj. Jak powiedziałem nie, to nie. Nic z tych rzeczy. Komentarzem, dopowiedzeniem do tych słów mogą też być słowa z listu świętego Jakuba. Święty Jakub przypomina w swoim liście właśnie to jezusowe nauczanie z kazania na górze. I pisze tak, to jest list Jakuba, rozdział 5, werset 12. Pisze tak, przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób. Wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd. Myślę, że jak słyszymy te słowa, to jeszcze bardziej dla nas staje się oczywiste, że Panu Jezusowi właśnie chodzi o to, żebyśmy no po prostu siebie nie okłamywali. Przez co niszczymy zaufanie, które między nami jest. Czyli znów to, co Pan Jezus mówi, to jest rada, która służy naszym relacjom, pomaga nam lepiej ze sobą być. Po prostu mieć lepsze relacje. I teraz, czy to znaczy, że absolutnie nigdy nie wolno powiedzieć nieprawdy? Oczywiście są takie sytuacje, kiedy jakaś prawda, którą no, miałbym ochotę powiedzieć, o którą jestem pytany. Jakaś prawda mogłaby komuś zaszkodzić. Mogłaby przynieść szkodę. Czyli na przykład, no weźmy już taki bardzo klasyczny przykład, jest wojna, powiedzmy, że okupacja hitlerowska, niemiecka. Żołnierze niemieccy szukają Żydów albo partyzantów. I ja akurat dałem schronienie Żydom czy partyzantom swojej, na przykład, nie wiem, gdzieś tam ich umieściłem w swojej piwnicy czy na strychu. No i przychodzą ci żołnierze niemieccy, pytają się, widzieliśmy, że tu gdzieś uciekał jakiś partyzant na przykład, nie? Albo ktoś nam mówił, że tutaj jacyś Żydzi mieszkają. Nie? No i ja mówię, nie, no absolutnie. Nie widziałem. No, jakbym widział, to byłbym pierwszy, który by przyszedł i wam doniósł. Nie? Mówię nieprawdę? Mówię. Ale właśnie mówię po to, żeby prawda, którą w zasadzie jestem winien jakby człowiekowi, właśnie, to jest ważne. Nie? My wszyscy jesteśmy winni prawdy. Winni dawać prawdę. Czyli mówiąc inaczej, każdemu człowiekowi prawda się należy. Ale z wyjątkiem człowieka, który chce tę prawdę wykorzystać do krzywdzenia kogoś. Czy do krzywdzenia mnie, czy kogoś innego. Nie?
Tutaj nie ma zastosowania ta reguła, że jesteśmy autentyczni, szczerzy, prawdomówni. Czyli właśnie, znów mamy wyjątek. Czyli nie jest tak, że niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. To znaczy, że jak Pan Jezus mówi, nie kłamcie, no to pod żadnym pozorem nigdy nie kłamać. Nie, nie. Są wyjątkowe sytuacje, bo właśnie gdzieś nadrzędną wartością jest życie, życie człowieka. To jest wartość nadrzędna. I jeszcze jedna ostatnia rzecz. Jest praktyka ślubów. Są śluby małżeńskie, są śluby zakonne. Czy to znaczy, że kiedy składamy śluby małżeńskie czy zakonne, to łamiemy właśnie tę zasadę, o której Pan Jezus dzisiaj mówi? Nie, ponieważ to nie jest przysięga właśnie na coś. No. Jest rzeczą naturalną, że kiedy kocham, to ślubuję. Chcę ślubować komuś wierność konkretnie. To jest rzecz naturalna. To jest po prostu wyznanie miłości. O. Tak. Także jeżeli ślubowanie jest wyznaniem miłości, a nie ma na celu zniwelowanie, zrównoważenie doświadczenia, jakie ktoś ma ze mną, a którym jest doświadczenie tego, że ja kłamię, to okej. Ślubowanie, które jest wyrazem, wyznaniem miłości, jest okej. Tak, na pewno. Zresztą pamiętamy, święty Paweł na przykład tam w pewnym momencie mówi, że złożył taki ślub. Tam chyba chodziło, jeśli dobrze pamiętam, o to ostrzyżenie sobie głowy. Nie? Tak, znaczy po prostu takie ślubowanie czegoś z miłości jest rzeczą po prostu naturalną. No, no na pewno nie jest niechcianą przez Pana Jezusa. Tak więc, tak czy owak, pod wpływem dzisiejszej Ewangelii ja po raz kolejny czuję się zachęcony przez Pana Jezusa do tego, by być autentycznym, szczerym, ale też rozważnym w dzieleniu się prawdą. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.